Witamy serdecznie z Borussia Park w Mönchengladbach. Wraz z wszystkimi kibicami na stadionie już nie możemy się doczekać pierwszego gwizdka. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bundesliga to sprawdzona marka, więc nikogo nie trzeba specjalnie namawiać na ten mecz. Borussia Mönchengladbach zmierzy się z RB Lipsk. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Wyjściowa jedenastka Borussii Mönchengladbach na Państwa ekranach. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Tak prezentuje się skład RB Lipsk. Pomiędzy słupkami stanie Peter Guasi. Christopher Nkunku oraz Kevin Campbell zagrają na środku pomocy. Formacja z wyraźną szpicą, zatem tak, w linii ataku osamotniony napastnik. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Gra toczy się mimo tego faulu. O, ładnie teraz minął w biegu. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Ależ ma rozregulowany celownik ten zawodnik. Niebywałe. To niesamowite, że piłka nie wpadła do siatki. No, mogliśmy tu już mieć szybko pierwszą bramkę, gdyby nie ta doskonała parada bramkarska. Może dośrodkowywać? Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Twarde wejście, ale skuteczne. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Dobrze obroniony strzał. Tak naprawdę nie było tu wielkiego zagrożenia. Sędzia przerywa grę. To chyba dobra decyzja, choć odłożona w czasie. Przywilej korzyści nic im nie dał. Będzie więc wolny. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Neuhaus. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Zbyt słaba centra, ląduje w rękach bramkarza. Dobra, teraz szansa na centrę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Dani Olmo. Dobra piłka na dojście. Chorągiewka w górze, mamy offside. A szkoda, bo wyglądało to bardzo obiecująco. W takich sytuacjach decydują ułamki sekund. Trzeba podjąć optymalną decyzję, kiedy ruszyć do przodu. Tym razem się nie udało, ale taka próba to zawsze duże zagrożenie dla defensywy, więc oczekiwałbym więcej takich zagrań. Neuhaus. Szukają okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Nie trafia w bramkę. Może innym razem.
No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Udane teraz zagranie do środka. Kulasi! Naprawdę się teraz wykazał. Ależ przechwyt. Prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Ładna interwencja. Bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Dośrodkowanie z rogu prosto w ręce bramkarza. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Kevin Campbell. Angelino. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Teraz okazja przed nim. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Rzuca piłkę przed bramkę. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Rozejrzał się, może dośrodkowywać. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Tylko minuta dodatkowego czasu. Alassane Plea. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Florian Neuhaus. Ginter, Stefan Leiner, Hoffmann, rzutka piłki przez nastkę, tyle że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza, to on ją zgarnął. Hoffmann, próbuje teraz szczęścia. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy znak. Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Teraz z rogu na 11 metr. No i co? Zamiast posiadania strata. Bensebaini. Alassane Plea. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czekają na błąd. Bensebaini.
Rykoszet od rywala, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. W okolice jedenastki teraz rzuca. Łatwa interwencja teraz dla Gulasiego. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. I strzela! Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Daleka piłka z rogu. No nie, tak nie można podawać. Uderza na bramkę. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ma sporo miejsca. Czy dośrodkuje? Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Cudowna piłka, spójrzmy. Oj, fatalnie kończy się ta kontra. Straszne pudło. Zespół z impetem wjechał na połowę rywala. Rozegranie było świetne, no ale ten strzał zniweczył wysiłek całej drużyny. Szkoda tej akcji, zasługiwała na lepsze wykończenie. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Konrad Laimer. Bierze teraz na siebie ciężar gry, ale cała akcja kończy się stratą piłki. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? To nie był wcale taki zły strzał, ale nadal mamy 0-0. Czasu do końca coraz mniej. Jeżeli teraz przycisną, muszą uważać, by w końcówce nie nadziać się na boleśnie skuteczną kontrę, ale brawa, że podejmują próbę. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Uwaga, wychodzi sam na sam. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkiper tu...
męczą się ze sobą już naprawdę długo, ale jeszcze trochę to potrwa. Zaczynamy pierwszą odsłonę dogrywki. Być może coś tu się wyklaruje. Czy ta okazja da prowadzenie? W końcu! Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękawa. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. No i do tego dochodzi mocny i precyzyjny strzał przy ziemi. Piłka wpadła do siatki dokładnie tam, gdzie miała trafić. Prowadzą zatem 1-0. Lea. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Dani Olmo powinien to wykorzystać. Brawo! Niemożliwe! Jakim cudem nie ma bramki? Przecież trudno o dogodniejszą pozycję. Do tego jeszcze offside, więc bramki tak czy siak by nie było, ale pudło pozostaje pudłem. Christoph Kramer. Stefan Leiner. Leiner. Ginter. Elvedi. Tylko minuta dodatkowego czasu. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Dani Olmo! Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Zaczynamy drugą połowę dogrywki. Zobaczymy niebawem, czy któraś z ekip rozstrzygnie losy meczu. Jas Ginter, Stindl, Christoph Kramer. Co za popis umiejętności teraz. No i po ataku zagrożenie minęło. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Christopher Nkunku. Mukiele. I tyle było z tej akcji. Spalony. Nieudana próba uniknięcia spalonego. Gdyby zrobić to szybciej, ta sytuacja mogła się ładnie rozwinąć. Ale cóż, nie udało się. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. André Silva. No i jest szansa na dobrą rzutkę. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Czy zdoła to wykorzystać? Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ale uwaga, proszę Państwa, teraz kapitalna piłka. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3 punkty.